Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku. Zapraszam Was dzisiaj na taki chyba ostatni filmik. Ostatni? No kurczę, nie wiem. Jeżeli nie ostatni, to przedostatni. Filmik przed wyjazdem do Chorwacji. Za kilka dni wyjeżdżamy na wakacje, na nasz zasłużony urlop letni. No i kochani, musieliśmy zrobić troszeczkę takich zakupów. Wiecie, no my co roku wyjeżdżamy do Chorwacji, zawsze, wiecie, trzeba się przed wyjazdem oczywiście przygotować, kupić rzeczy, które gdzieś tam brakują, dlatego musieliśmy też pojechać do sklepu Martes. Ja Wam wszystko pokażę, co i po co. Tutaj mamy torbę ze sklepu Martes. I pierwsza rzecz, jaka była nam potrzebna, to były sandały dla naszego syna. I Michał wybrał sobie takie. To są, o zobaczcie, z takimi tutaj żółtymi wzorkami. I one są w rozmiarze 37, bo te, które miał w zeszłym roku, były w rozmiarze chyba 36. I są już, tak powiem Wam, delikatnie za małe, więc kupiliśmy sandały na ten sezon, takie żółciutkie, i sandałki kosztowały, zaraz Wam powiem, 89, nie wiem czy będzie widać, 89,99. Było minus 50 na drugą parę butów, więc wzięliśmy jeszcze dla Ninki buty do wody, ponieważ jeżeli wyjeżdżacie do kraju, gdzie są kamieniste plaże, to absolutnie musicie się zaopatrzyć w buty do wody. Tam praktycznie wszystkie plaże są kamieniste i po prostu dla dorosłego to jest nie do przeskoczenia. Oczywiście no można na upartego, ale bezpieczniej oczywiście jest mieć buty do wody, i to są takie, zobaczcie, przeźroczyste, z otworami. Ja powiem Wam, że mam takie same, identyczne, tylko oczywiście w rozmiarze moim, a te są dla mojej córki i one są w rozmiarze 32. I na tą parę właśnie była ta promocja minus 50%. Dobra, kolejna, słuchajcie, rzecz, to skusiłam się na koszulkę i ona jest w rozmiarze, poczekajcie, bo ona jest na 1,64 m, 13-14 lat, więc to jest jakby rozmiarówka dziecięca, ale to będzie dla mnie dobra, ale ona będzie dla mnie dobra, bo to jest, wiecie, takie po prostu XS, no tak, XS, a potrzebuję, wiecie co, potrzebuję właśnie takich białych, zwykłych bluzeczek. Kupiłam sobie jeszcze z Sinsay, ale jeszcze paczka nie doszła. Takie zwykłe, coś jak to, tylko że białe, bo wiecie co? Bardzo mało mam takich właśnie jednolitych, wiecie, czy bluzek, czy podkoszulek, żeby to do wszystkiego pasowało. A wiecie, biały do wszystkiego pasuje. Jakikolwiek założycie dół, jeżeli macie białą u góry bluzeczkę, czy t-shirt, czy jakąś taką, wiecie, to wszystko będzie Wam pasować, wiecie, bo ja mam zamiar w Chorwacji nosić, wiecie, moje takie zwiewne spódnice, shorty i wiecie, żeby po prostu wszystko do siebie pasowało, tam będzie upał, mam zamiar się oczywiście też fajnie opalić, więc taka bluzeczka Puma i ona kosztowała chyba 59,99. Kupiliśmy jeszcze takie rogale na podróż. Ten jest, zobaczcie, taki fajny, welurowy, i ten jest dla Niny. Michał ma jeszcze z zeszłego roku, więc będzie dla niego ok. A Ninka sobie właśnie wybrała taki nowy na podróż. Wiecie, jak się oczko przymknie, to przyjemniej jest po prostu na takim rogaliku główkę położyć. Tutaj kolejny, ale to jest dla mojego męża, bo wiecie, my jak jedziemy do Chorwacji, to prowadzimy samochód na zmianę, więc wiecie, jedna osoba prowadzi, druga, wiecie, tam się trochę kimnie i tak dalej. Nie wiem, ile ten Niny kosztował rogal, ale poczekajcie, może będzie cena. Chyba jest
39,99, a ten dla osoby dorosłej 49,99. Więc takie dwie rzeczy. Poczekajcie, czy to by było wszystko ze sklepu Martes? Chyba tak. Wiecie co, weszliśmy jeszcze do sklepu Teddy i w Teddy kupiłam sobie, poczekajcie, żeby Wam to jakoś tak pokazać dobrze. O, może w ten sposób. Kupiłam sobie za 15 zł takie klapeczki. Wiecie, to zobaczcie, jakieś śliczne, syrenkowe. No po prostu skusiłam się na takie klapki, wiecie, do chodzenia w apartamencie, czy jak będziemy szli na plażę. Powiem Wam, że ostatnie japonki gdzieś tam mi się popsuły. I potrzebowałam właśnie takich, wiecie, szybkich, wsuwanych klapeczek czy japonek właśnie do dojścia do plaży i wiecie, no po prostu do śmigania sobie po domu. Oczywiście oprócz sandałów, więc takie małe klapecjusze. Dobra, wtedy im jeszcze kupiliśmy kapelusz taki chroniący przed słoneczkiem. Dobra, poczekajcie, co tu dalej? Tu już chyba mamy ki. Dobra, chyba pokażę Wam teraz rzeczy z Kika. W Kiku musieliśmy kupić baterie i powiem Wam, że musieliśmy zaopatrzyć się w nowe kable do ładowarek dla mojej córki i w powerbanki, bo powiem Wam, że mamy tylko jeden, a na podróż to, wiecie, te powerbanki muszą być naładowane, no żeby każdy, wiecie, tam miał dostęp do telefonu. Moje dzieci mają telefony swoje, więc wiecie, każdy będzie miał swojego powerbanka i tak dalej. I już Wam pokazuję, co tu dalej w tym Teddy. W tym Teddy kupiliśmy właśnie baterie, kupiliśmy pastę do zębów, to też już będzie pasta na wyjazd. Ona jest taka fajna w butelce i ją tak się fajnie wyciska. Fajna sprawa, spróbujcie, jeżeli będziecie sobie w Teddy. Co tu jeszcze, kochani? To już nie, bo to już jest Rossmann. To Wam za chwilę pokażę, co tutaj w Rossmannie kupiliśmy. No i tak, no i w Teddy, słuchajcie, kupiliśmy... Ogólnie tak, powiem Wam, że w ogóle chcieliśmy się wybrać do MediaMarktu albo do Media Expert, żeby właśnie zakupić te powerbanki i te ładowarki, ale powiem Wam, że poszliśmy do Dealsa i tam wszystko dostaliśmy w mega fajnych cenach. Powiem Wam, że gdybyśmy zaczęli tego szukać, wiecie, w MediaMarkcie, to byśmy za to zapłacili 2 albo 3 razy więcej. I teraz tak, tutaj mam 2 kable. Do ładowarek. Moja córka ma taki telefon z takim, słuchajcie, do ładowania tym węższym takim wejściem i powiem Wam, że dość trudno było mi kupić ogólnie przez internet taką ładowarkę, a tutaj znaleźliśmy bez problemu i ona to jest, słuchajcie, ten typ micro USB, czyli ma ten taki mniejsze wejście. I wiecie co? I ona jest fajna, bo ona, zobaczcie, ja Wam zaraz pokażę, jak ona wygląda. Wtyczki same nie kupowaliśmy, bo wtyczka jest ok, ale po prostu ładowarka, o zobaczcie, jest na takim jakby sznureczkowym kabelku, więc jedna jest dla mojej córki, bo już jest jej ta oryginalna, tam się troszeczkę przerywa. Ja ją skleiłam, ale wiecie, gdyby czasem tam miała zaszwankować i nie ładować, to kupiliśmy na zapas drugą, a taką samą kupiłam jeszcze dla mojej mamy, bo wiem, że ona też już swoją ładowarkę ma w opłakanym stanie, więc tak. Aha, już Wam powiem zaraz, ile te kabelki kosztowały, jeżeli tu będzie cena, ale one coś kosztowały chyba po 8 zł. I teraz tak, tutaj są 2 mniejsze powerbanki i jeden większy, te są chyba 220, a te są 2200, a ten jest 4000 i ten chyba kosztował 15 zł, a te jakoś po 12, więc naprawdę powiem Wam, że super ceny i myślę, że na wyjazd się sprawdzą. Dobra, teraz jeszcze pokażę Wam, co kupiliśmy w Rossmannie. Tutaj mam
torbę z Rossmana, bo oczywiście musieliśmy się zaopatrzyć w różne kremy do opalania, bo bez tego oczywiście ani róż, więc zaraz Wam pokażę, co kupiliśmy. Ja sobie kupiłam płatki i te chyba zabiorę na wyjazd, żeby po prostu mi nie zabrakło, a te, które mam w domu, to po prostu w domu zostawię. Płyn micelarny i wybrałam sobie z Bielendy po ten, który mam, mi się kończy. I to jest Botanical, płyn micelarny z glinką różową, oczyszcza, regeneruje, cera sucha i odwodniona. Więc taka butla, bo ten, który właśnie mam, mi się kończy. I teraz tak, płyny do opalania. Ja bardzo lubię te, wiecie, nie takie nalewane na rękę, tylko po prostu w takim sprayu. I na początek oczywiście 50, później 30, a tutaj jeszcze kupiłam taki przyspieszacz opalania. Lubię takie produkty, powiem Wam. U nas jakby te produkty z Rossmana do opalania się sprawdzają. Ja je praktycznie kupuję co roku. Wiadomo, jak wyjeżdżamy do Chorwacji, nasza skóra jest blada po zimie, po wiośnie. Wiecie, jak u nas z tym słońcem. Natomiast tam jest słońca pod dostatkiem, dlatego już od pierwszych chwil, jak już tam będziemy, trzeba się odpowiednio zabezpieczyć, żeby już w pierwszych dniach, wiecie, nie doznać jakiegoś poparzenia i tak dalej. Więc najpierw zaczynamy od takiej silnej ochrony, czyli od 50, a później, powiedzmy, za tydzień stosujemy sobie 30. Dobra, kochani, dalej, jeżeli chodzi o Rossman, może jeszcze Wam powiem, to ja mam paragon. Ceny, ten płyn do demakijażu kosztował 19,49, przyspieszacz opalania kosztował 21,99, a te tutaj 50 kosztowała 38 zł, a 30 chyba 26 zł. Dalej, jeżeli chodzi o Rossmana, to tutaj mój mąż wybrał sobie jeszcze taki, on chyba się właśnie tutaj trochę wylał, to jest straight, taki czarny. Tutaj jeszcze też dla mojego męża żel nawilżający do buzi. I co tu jeszcze mamy? A, tu jeszcze mamy fajne rzeczy. Tu jeszcze mój syn sobie wziął frugo. I dwie ostatnie rzeczy, nie, trzy ostatnie rzeczy. To już, poczekajcie, to wytrę, bo też się trochę od tego żelu umazało. Tu jeszcze mam chusteczki. Jeszcze chusteczki, słuchajcie, te z Rossmana są naprawdę bardzo dobrej jakości. Co jeszcze chciałam Wam pokazać? Gdzie ja to położyłam? Tutaj. Mój syn wybrał sobie do ust, bo wiecie, jak dbamy o skórę, to też wysuszają nam się, wiecie, na słońcu usta. I mój syn wybrał sobie taką Lip Smacker Pepsi. I on kosztował, poczekajcie, ile on kosztował? 11,99. Moja córka wybrała sobie taką słodką babeczkę i to też jest, słuchajcie, do ust. I to kosztowało chyba 19, coś około 19 albo nie, chyba 16 zł. I jeszcze wybrała sobie w przecudownym pudełeczku krem do rąk. No zobaczcie, no po prostu to jest cudne. I to jest ochronny krem do rąk, ekstrakt z bambusa i masło jaśminowe o zapachu borówki. I to kosztowało, to było przecenione, bo to kosztowało początkowo chyba 17 zł, a my zapłaciliśmy za to chyba 11. I za całe te zakupy tutaj w Rossmanie wyszło nam 189 zł. Ale słuchajcie, no to jest po prostu przesłodkie. Przesłodkie. Nawet wiecie, jak ona już zużyje ten krem, to super, super będzie to pudełeczko, więc no, jak zobaczyła oczywiście tą pandę, to już wiecie, nie było w ogóle odwrotu, żeby tego nie kupić. Jestem też bardzo tego ciekawa, bo już powiem Wam, że kiedyś oglądałam na Allegro i chciałam mojemu synowi kupić właśnie ten z Pepsi, a teraz był w Rossmanie, więc on sam oczywiście
na niego wpadł i go chciał, więc wiecie, jak to jest. Dobra, kochani, co jeszcze? To chyba tyle by było na ten filmik. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Za oglądanie do końca. Dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. To były takie naprawdę ostatnie zakupy przed wyjazdem na wakacje. Także myślę, że już kolejne filmiki to będą już takie typowo wakacyjne. Nie wiem, czy będę Wam nagrywać jakieś vlogi z drogi. Może tak, ale już wiecie, macie tam na filmach cały dojazd do Chorwacji, chyba ostatnio, rok temu, więc nie wiem, czy będę, wiecie, jeszcze tam kolejny raz nagrywać tą drogę z tymi przystankami. W każdym razie my tym razem pojedziemy na raz. Będziemy jechać całą noc do południa, następnego dnia będziemy na miejscu i w tym roku wyjeżdżamy na naszą ukochaną wyspę Pak. Tam będą urodziny naszej córki, bo Nina ma urodziny 24 czerwca, więc my już tam będziemy. Dobra, kochani, a więc to tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Subskrybujcie mój kanał, będzie mi niezwykle miło. To naprawdę cieszy moje serce, jeżeli widzę, że Was przybywa, że piszecie komentarze. Naprawdę nie ma nic fajniejszego niż czytać komentarze od Was. Także jeżeli macie tylko ochotę, to piszcie. No i tyle, kochani. Dziękuję Wam jeszcze raz serdecznie za oglądanie. Do kolejnych filmów, myślę, że już tych z Chorwacji. Buźka, pa! O, zobaczcie, ta Michała pomadka tak wygląda i pachnie jak Pepsi, jak taki, wiecie, koncentrat z Pepsi. Jak taka sztuczna Pepsi. Ona pachnie jak słodycze z Pepsi. Mhm. Moja. Robimy prezentację Niny. Pokaż, Ninuś, jakie to śliczne jest. Jak to działa? Ach, to tak działa, jakie to śliczne jest. Pokaż, Ninuś, zaprezentuj. No śliczne, ale super. To jest taka babeczka, nie? Piękne. Dobra, teraz jeszcze otworzyłyśmy ten kremik pandusiowy. A zobaczcie, jakie fajne ma pudełeczko w ogóle. Tutaj ma też bambus. Ja myślałam, że on jest mniejszy, zobacz, Niniuś. A on troszeczkę... Ciekawe, jak to pudełeczko jest. Ochronny krem do rąk, 50 ml. Tak to wygląda. Dobra, Niniuś. No, odkręcaj. Odkręcą. Jak to wygląda? Głowasz. Pokaż, jak pachnie. O, ładnie. Mhm. No. I tu na rączki się smaruje, Niniuś, tu. Mhm. No i musisz tak wetrzeć, wtedy będziesz miała delikatne. O, właśnie tak. Mhm. Mhm, bardzo ładnie pachnie. I super pudełeczko. Polecam, w Rossmanie są takie. Mhm. Zakręć. Śliczne. Piękne. Jedno z śliczniejszych rzeczy. Czekaj, wiesz, wyjmiemy to, a wiesz co, możesz sobie postawić nawet, wiesz, w tym pudełeczku, poczekaj. Tylko to mamusia ci wyjmie, o, a to zamkniemy, cyk, o. I może sobie tak siedzieć w takim pudełeczku. To ja postawię sobie na biureczku.